Po raz pierwszy w historii naszej straży i naszej gminy postanowiliśmy zorganizować ćwiczenia ratowniczo-medyczne, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji strażaków ochotników zarówno z gminy Gaszowice, jak i innych gmin z terenu powiatu rybnickiego, miasta Rybnik, a także mamy zaproszone jednostkę z powiatu pszczyńskiego i jedną z powiatu wodzisławskiego. Zorganizowaliśmy w sumie 7 różnych zdarzeń w 7 różnych miejscach, które mają odwzorowywać rzeczywiste sytuacje, rzeczywiste zdarzenia, z którymi strażak ratownik może się zetknąć w prawdziwej akcji. Przygotowaliśmy m.in. symulację wypadku samochodowego, przygotowaliśmy symulację pożaru i ewakuacji osoby poszkodowanej z wieży kościelnej, z piwnicy budynku. Mamy zainscenizowany wypadek na tartaku, gdzie stos drewna przywalił osobę pracownika, a także osobę, która zasłabła na stawie oraz osobę poparzoną w wyniku pożaru butli gazowej. Robimy ćwiczenia po to, aby podnosić nasze kwalifikacje, aby oswoić się z różnymi zdarzeniami, z którymi możemy się stykać oraz żeby się lepiej poznać, zgrać z innymi jednostkami, z innymi strażakami.